Dzień dobry, witam Państwa w programie Motosport, Motoprzygoda i dzisiaj jest niespodzianka film, który Państwo oglądali. Może nie, ale warto podejrzeć na stronach internetowych Płockiej Telewizji bądź też na naszym profilu Facebookowym, bądź też na YouTubie. Andrzej Podróżnik wysłał nam zdjęcia ze swojej podróży po... Pięknej Norwegii. Dzisiaj jest w studiu. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry, witam cię serdecznie. E, witam cię również. E, I jesteś człowiekiem, który organizuje zloty, który prowadzi zloty motocyklowe, dla którego e, motocykl stał się częścią życia, bo to 33 lata. Czy ja dobrze powiedziałem? Częścią Zgadza tego. się, jestem motocyklistą od, od 86 roku. Moja historia zaczęła się tutaj w Płocku. Jestem płotszaninem. Chodziłem do szkoły numer 3. Wszystkich serdecznie chciałem pozdrowić, jeśli mnie pamiętają. Moja historia zaczęła się ze starym Junakiem i z ludźmi, którzy mieli ogromne marzenia, aby podróżować po świecie. Każdy z nas gdzieś tam marzył, żeby sobie gdzieś pojechać i kiedyś pobrąkać Harlejem. Ale wtedy były inne czasy. Wtedy nie było motocykli u nas na rynku. Nie było dostępu do motocykli. To był Junak, między innymi. To był Junak. To to były, to chyba, ludzie jeździli na czy, czy starych. Tam... Ludzie raczej jeździli na starych Mkach rosyjskich, Uralach. K750, u nas było tam parę sokołów w, w, w grupie. To był bardzo specyficzny czas, bo to był moment prze, przeskoku jakby rozłamu Związku Radzieckiego. Także dostępność motocykli była żadna. Trzeba było wtedy je pojechać na wioskę, na przykład, nie wiem, do Radzanowa. Gdzieś tam wygrzebać u kogoś w stodole pod smoły czy pod słomy. I tak to robiliście? To. I żeśmy sobie go skręcali, malowali. Każdy był dumny i szczęśliwy. Pamiętam, że na Wyszagrodzki miałem wynajęty garaż. Tam stały trzy moje motocykle, które, które zajmowały mi większą część życia. Ale największą satysfakcją był moment, kiedy się wyjechało na ulicę i wszyscy patrzyli, że jednak ktoś tutaj jeździ na motocyklach. Wtedy się pojawiły na, ry na rynku mzki 250, ale to nie, to nie ta klasa. Mm, nie, tak. nie ta klasa <laughs> wtedy, powiem szczerze. No, 250 czy 750 wtedy jakoś odbiegały od siebie, dzisiaj może już nie ma różnicy. I się na pomysł, że tu w Płocku lata, lata temu, żeby założyć klub. To chyba był wtedy pierwszy, zdaje się. Klub, Zgadza to, się. Klub, jak on powstawał? Powiedz, jak, jak się organizowali? Już nie było internetu w tamtych czasach. Oj, to było takie bardzo specyficzne grono ludzi, jak ja to powiem, maniaków, hmm. których hmm. <grych> wspominam hmm. bardzo serdecznie. Ale powiem tak, to była chęć sp wspólnego spędzania czasu, bo pomimo tego, że każdy gdzieś grzebał sobie w garażu, to jednak jazda w grupie jest o wiele fajniejsza. Wtedy pamiętam, y nie było tak dostępnego internetu jak dzisiaj. Ci, co mnie słuchają, to chciałem powiedzieć, że nie było internetu, nie było tak dostępnych urządzeń, jak dzisiaj. Kiedyś Telefonów komórkowych. Kiedy, kiedyś nie, oczywiście, kiedyś nie było e, tak dostępnych kserokopiarek, które dzisiaj posiadamy w domu. Chciałem ci powiedzieć, że wtedy, żeśmy szukali, gdzie możemy najpierw stworzyć odręcznie plakat, potem, potem skopiować go za grubą odpłatą w ilości powiedzmy, nie wiem, 50 czy 100 egzemplarzy. I to była zwykła kartka papieru A4, na której był, pamiętam jak dziś, Harley WL 42, na którym pisało, że wszystkich bardzo posiadaczy motocykli zapraszamy serdecznie na podwieże ciśnień, tego i tego dnia, że, że mamy pomysł, by stworzyć pierwszy klub y, motocyklowy w Płocku. Nie było nas, kiedy, kiedy, kiedy żeśmy startowali z organizacją klubu było nas może czterech. Pamiętam takie osoby właśnie jak Wojtek, który dzisiaj jest całe życie szewcem lichy. Do dzisiaj jeździ DKW. Był papułas, który jeździł bodajże Uralem. Ja miałem wtedy MK i K750. Paru chłopaków co jeździło, i wszyscy mieli marzenie. Roz... Roznosząc te wszystkie ogłoszenia, nikt z nas nie przypuszczał, że na pierwsze zebranie przyjdzie 60 chętnych. Proszę, powiem tam Wam szczerze, Czyli. zaskoczenie nasze było ogromne, kiedy na pierwsze zebranie przyszło 60 chłopa z wielkimi oczami, z radością, że wow, w końcu coś się dzieje w naszym płocku. I muszę powiedzieć, że odbyło się kilka zebrań, ale może wrócę do momentu organizacji. Mhm. Zanim żeśmy. Ten proces od, od pomysłu do momentu powstania w ogóle e, reklamy, to był taki troszeczkę dłuższy proces, bo wtedy ciężko było w ogóle wynająć lokal. Wtedy był problem z dostępem do czegokolwiek. Już, od, już nie mówię, od, od drukarki po, po kogoś, kto by nam to narysował czy stworzył. Ale udało się nam. Nazwa klubu. Weteran Klub Soku istniejący wymyśli? do dzisiaj. Kto to wymyślił? Nie, pamiętam, pamiętam. Kto, nie pamiętam kto wymyślił nazwę, ale pamiętam, że, ale pamiętam naprawdę, że to był, to było bardzo pierwsze, burzliwe zebranie. Jestem jestem tym człowiekiem, który był prezydentem pierwszego klubu Weteran Klub Soku. Dokładnie w 1989 roku powstał klub, który nie jestem pewien, czy istnieje do dzisiaj. Ale przetrwał ogromną, ogromny czas historii i mhm. przez długie lata miałem okazję obserwować, co się tutaj dzieje. A może dlatego, że były prezes, yy, yy, był weteran, prezydent, weteran Sokół, yy, wyjechał już z Polski. Losy potoczyły cię tam, gdzie cię potoczyły, ale zawsze z motocyklem. Powiedz o swoich podróżach, dlaczego one? Zacząłeś poznawać wielki, kolorowy, jak ty zawsze mówisz, fajny świat, jaką jest nasza planeta, kula ziemska. Ja wam powiem jedną rzecz, bardzo ciężko w to uwierzyć, moi drodzy, ale e, świeczkę zapaliła mi na motocyklu moja starsza siostra. Kiedyś wróciła z pracy, pracowała w Urzędzie Miasta i powiedziała do mnie, wychodzę z pracy, a pod pracę przyjechał facet na Harley'u w takim super płaszczu, wyłączył mococyk, zdjął kask, wyglądał super. Mówię ci Andrzej, wiecie co, wtedy ja <coughs> byłem dzieckiem i zapaliłem się. Pomyślałem sobie, jeszcze przy okazji miałem okazję przeczytać historię o pierwszym klubie Harley'a w Polsce, który powstał w Poznaniu w latach powojennych. I kiedy pamiętam tę historię, jak dzisiaj, że tych dziewięciu ludzi stworzyło klub, pojechało na pierwszy zlot do Pragi, gdzie przywitały ich setki motocykli, a gdy wjechali na zlotowisko, zaśpiewano im polski hymn, nawet dziś, jak to wspominam, mam, mhm. mam gęsią skórę, chciałem wam powiedzieć, że wtedy pomyślałem sobie, ja też tak chcę. Moje życie trochę potoczyło się inaczej, bo wyjechałem z Płocka bodajże po roku czy dwóch od momentu powstania naszego klubu, ale nigdy nie rozstawałem się z motocyklem. Był taki moment, kiedy żona, dzieci, nie wypadało jakby, nie było czasu na to by jeździć, ale gdzieś tam w sercu zawsze stukały dwa koła. I wam powiem szczerze, że każdy kto chciałby zwiedzić świat, każdy kto chciałby Spróbować tego, co, co jest przygodą, co nazywa się prawdziwą przygodą, zawsze musi wziąć pod uwagę jedną rzecz. Wiadomo, finanse to jest jedna strona, najważniejszą stroną jest bezpieczeństwo. Przygotowanie do każdego wyjazdu czy do wyprawy to nie jest tylko kombinezon i bezpieczne ubranie. Czyli spełniłeś swoje marzenia, tak można powiedzieć. Tak, oczywiście. Jesteś facetem spełnionym na tym motocyklu. Jeżeli chodzi o wyjazdy, marzeniami. tak, oczywiście jestem spełniony. A... Czy masz coś jeszcze do, do, do spełnienia? Coś jeszcze, jakąś drogę do zrobienia? O czymś myślisz? Zrobiłeś już tyle tych dróg. Dobrze, zacznijmy od czego innego. E, która z Twoich podróży m, do dzisiaj wspominasz jako ekstremalną? Jedziesz motocyklem, a, i to jest zarazem podróż i przygoda. I wyzwanie. Wyzwanie. Masz e, jakieś takie fajne trasy. Bardzo ciężko w to uwierzyć, ale <laughs> zwiedzając kilka kontynentów i jeżdżąc nieraz nawet po śniegu. Największym dla mnie wyzwaniem była bardzo szybka na czas wyprawa, która odbyła się w tamtym roku. To był wyjazd z Płocka przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię, aż na Gibraltar, gdzie odległość jest 4300 km, gdzie bardzo nas ograniczał czas. Ponieważ przyjaciółka, z którą jechałem, miała urlopu tyle i tyle dni i po prostu to był plan Teoretycznie niewykonalny, ponieważ w ukropie 30 paru stopni, prawie 40 trzeba było pokonać dziennie 1200 km. Biorąc pod uwagę to, że tankowanie jeżdżąc Harley'em odbywa się co 250 km przy pełnym obciążeniu, licząc każdy postu jako pół godziny, czas się wydłużał makabrycznie. Wielokrotnie zatrzymywaliśmy się na trasie, leżąc na trawie jak zwłoki, jak ja to mówię, prąd, prąd nam wyłączyło, tak? Więc nie było to łatwe. Pogoda. Odległość i terminy, które żeśmy zamówili noclegi. Każdemu powiem tak: nigdy wyjeżdżając w trasę, nie umawiajcie wcześniej terminów na noclegi. Nigdy nie spieszcie się do celu, bo naprawdę można stracić życie. Czyli mówiąc inaczej, e, bądźmy bardzo rozważni i spokojni podczas e, naszych podróży. Bardzo ważne jest też mierzyć siły na zamiary. Aby ruszyć w taką trasę, ja. Może nie wygląda po mnie, ale każdego dnia od kilku lat wstaje 5.30, to jest siłownia, wieczorem pływam 1000 metrów. Jest to moja codzienność, jest to przygotowanie fizyczne, ponieważ cały wyjazd, przepraszam bardzo, dla każdego wygląda inaczej. Macie różne motocykle, różne style jazdy, jakby sposób jazdy. Trzeba dobrać taki motocykl, na którym naprawdę można podróżować, a nie jeździć. To są dwie różne sprawy. Jeździć można wokół komina. Stąd do Grabiny i okej, okay, ale podróżować trzeba tak, trzeba tak, aby organizm odpoczywał w trakcie jazdy. Pomimo tego, że jeżdżę ElectroGlide'em, która naprawdę jest bardzo wygodna i Wam powiem szczerze, z oparciem, gdzie kiedyś myślałem, że to jest dziwne, mhm. ale jest to bardzo potrzebne, To czyli tak, podstawą jest przygotowanie fizyczne, wiedza o danych krajach, którymi, przez które się przemieszczamy. Tak jest. Pamiętajmy jedną rzecz, że w Europie są też kraje, gdzie trzeba płacić za motocykl. Skandynawę nie płaci, ale Francja na przykład. Czy motocykl, czy samochód trzeba opłacać drogi. Trzeba przeliczyć koszta. I trzeba naprawdę zastanowić się, czy jestem w stanie to zrobić. Teraz jesteś już motocyklistą i podróżnikiem na motocyklu z 33-letnim stażem. Dlatego cię pytamy, dlatego, żebyś powiedział i nam podzielił się swoim doświadczeniem. Ale czy ty miałeś coś. Czego się musiałeś nauczyć, co cię spotkało i było niespodzianką. Po prostu nie byłeś tak przygotowany i pewny jak teraz. Pamiętasz taką sytuację? Oj, tak. Początki były bardzo ciężkie. Początki, początki były bardzo ciężkie. To był brak wiedzy, brak przygotowania sprzętowego. Przede wszystkim, co trzeba zabrać ze sobą, aby w taką podróż wyruszyć. Na przykład. Uff. Się co Kubek. Kubek, bo kiedy jedziesz w ukropie przez jakieś góry i chce ci się pić i skończyła ci się woda i nie ma no żadnej butelki, no trochę ciężko jest. jest pić, tak powiem szczerze. Czyli o kubku też nie wolno zapomnieć. Tak. Eee, to są takie proste rzeczy. Ktoś wyrusza w trasę, ktoś chce się przygotować w trasę, proszę cię, powiedz tylko jedno, że... Co byś zasugerował tu u nas w Europie, Skandynawia, którą uwielbiasz i kochasz, gdzie jest ta najpiękniejsza <laughs> Twoja trasa, którą byś powiedział teraz, jeżeli tam wyruszycie, to wiem jedno, zaczniecie podróżować cały czas, przez lata, lata i lata, jak ja. Jaką tak, drogę, myśl, jaką ścieżkę polecasz? Że, myślę, że droga na Nordkap z Europy jest niepowtarzalna. Geiranger Fjord jest przecudnym miejscem na Ziemi. Ja nazywam to zaczarowaną krainą. Kiedy mieszkając w Norwegii tyle lat, co roku jestem nad nad Fjord, gdzie po prostu świat jest inny. Ciężko to opisać, ja zostawię to jako tajemnicę. Ja chciałem, żebyś ale, to opisał, ale, ale nie jest no dobrze, ciężko. A no dobrze, więc zajerzając w motocyklem w nocy, w no. góry, kiedy stoisz i pod tobą, nad tobą jest gwieździste niebo i spojrzysz w dół, to masz odbicie w wodach fjordu, które jest pod tobą ponad tysiąc metrów, i jesteś tylko ty i przyroda. I to jest najpiękniejsze. To zależy jeszcze, czego, czego podróżnicy, lub nie wiem, no początkujący różne... motocykliści oczekują od, 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 od wyjazdu, bo to też do mnie. No mógłbyś książkę napisać. Jeździłeś już A jeździłeś już po, po różnych drogach. Która była najtrudniejsza? Uff, najtrudniejsze będzie by... nie było tankowania pewnie Znaczy, no, naj, najtrudniejszą trasą pewnie są australijskie drogi, gdzie Odległości między odległości między stacjami paliw są naprawdę ogromne. Trzeba się do tego przygotować też nie tylko z paliwem, ale z wodą. I całkowicie jest odmienna trasa. Pamiętajmy o tym, że jest dużo piasku na drogach. Pamiętajmy o A, tym, że, jest, że temperatura, temperatura w ciągu to jest powyżej 50 stopni. W dobrych, w dobrych porywach, więc na asfalcie jest strasznie gorąco. Trzeba naprawdę się przygotować. Do tego zaskoczenie moim było wiele razy, chociażby fakt, ja kiedyś jechałem z kolegą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam Marcina, jechaliśmy sobie do Lancelin z Perth i w trakcie naszej jazdy przez miejscowość obok nas biegły dwa strusie. Jechaliśmy z prędkością 60 na godzinę, bo było przepiękne ocean indyjski, mhm. przepiękne plaże, bielutkie, i, i po prawej stronie biegną dwa strusie emu. I nagle sobie uzmysłowiłem, że chyba musimy przyspieszyć, bo one lubią tak czasem skręcić bez, os bez ostrzeżenia. Było to dla mnie ogromne zaskoczeniem. Nie ukrywam. Też na... Jednym z takich śmiesznych rzeczy, może Wam opowiem, to był fakt, że jadąc właśnie do, do Geraldton w zachodniej Australii, zobaczyłem przepiękne białe góry piasku, białe jak śnieg, gdzieś tam z zabuszem. I, I uwierzcie, mi że zatrzymałem się, żeby zrobić zdjęcie, i w tym momencie. Napadła mnie ogromna chmara miliona małych muszek do tego stopnia, że nie byłem w stanie przełączać biegów, ponieważ miałem je wszędzie i nie wiedziałem, co mam zrobić. Po prostu wpadłem w panikę, bo nie mogłem ruszyć. Byłem ruchomą e, kulą much. Także to, Ale, to też. To trwa... trwało chwilę, mam nadzieję. Tak, to trwało chwilę. To trwało chwilę. Ruszyłem, jak pozbyłem się tego. Andrzej, czyli najpiękniejsze miejsca jadąc z motocyklem. Na naszej planecie. To są te, które sami odkryjemy jako najładniejsze. Każde miejsce jest piękne pod warunkiem jednym, że człowiek ma czyste serce i wie, czego szuka. Bo jeżeli, jeżeli jeden podjedzie pod górę, powie kiepska, a druga powie, Boże, jak tu pięknie. Kwestia jest interpretacji otoczenia, czego oczekujemy w trakcie podróży. Ja nigdy niczego nie oczekuję. Ja po prostu chcę jechać i dla mnie jest nieważne, dokąd jadę. Ważne, by jechać. Mam takie miejsca ukochane, do których zawsze jeżdżę. Mam takie, które będą miały chociażby z trudności trasy, z odległości, czy może z warunków y, y, drogi, jakby warunków y, możliwości jazdy, bo są niektóre tak ciężkie odcinki, że prędkość maksymalna wynosi 30 na godzinę i wtedy jest to uciążliwe, tak ciężkim motocyklem. Co powiesz naszym przyszłym podróżnikom? Nigdy nie rezygnuj z marzeń. A? Nigdy nie rezygnuj z marzeń, jeżeli kiedykolwiek marzyłeś ruszyć w świat. Jeżeli masz coś. Czego pragniesz? Nie powiem tylko motocykle, to zrób to. Jeżeli jest coś w życiu, czego nie, nie zrobiłeś lub popsułeś, napraw to. Jeżeli wiesz, że możesz powiedzieć komuś coś, co musisz, to to zrób. Ale jeżeli podróżujesz, bądź bardzo rozsądny i bądź gotowy na wszystko, bo to, co się dzieje na trasie, naprawdę może Was wszystkich zaskoczyć. Dziękuję Ci bardzo. Ja Za również. Za takie fajne podsumowanie, a ja zapraszam na tylko jeszcze. Ile już przejechałeś kilometrów? czy Nie pamiętam. Sen? W tamtym roku zrobiliśmy z moją przyjaciółką 47 tysięcy. A 33 lata, no to trochę tego jest. Zapraszam na kolejnego gościa. Andrzej, dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję Andrzej Podróżnik. Jeszcze do nas wyśle pewne materiały. To jest właśnie on tutaj razem z nami. A w kolejnym materiale, y, motosport, motoprzygoda, coś bardzo ciekawego. Dziękuję bardzo.